Nowa informacja z polskich dróg. Niedziela zakończyła się tragicznym wypadkiem, do którego doszło około godziny 20 na drodze wojewódzkiej 471 w miejscowości Sierzchów koło Opatówka. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Wewnątrz znajdowała się jedna osoba. Strażacy wydobyli osobę poszkodowaną z wraku auta i odstąpiono od udzielania pomocy medycznej z powodu rozległych obrażeń ciała i braku funkcji życiowych. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna kierujący Audi jechał od strony Koźmienika w kierunku Opatówka. Po wjechaniu z łuku na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewą stronę i wjechał do rowu. Auto uderzyło w drzewo. W wyniku tego zdarzenia kierowca poniósł śmierć na miejscu. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.